Oleczko, szanowni widzowie, niech to inni standardowo co będziemy się witać. Lemi, Hartkowa Parka, FIFA 16. Ło, się zaciąłem. Kariera Frajera, Liga Hiszpańska od dwóch sezonów, teraz już na sezon, trzynasty w ogóle w naszej karierze. Oryginalnej karierze, pamiętajcie, pierwsza taka kariera w historii na YouTubie. Gramy od 2013 roku, gdzie zaczynaliśmy Śląskiem Wrocław. Ci zapamiętają, to na pewno. Wiedzą, jak świetne były nasze początki. I trudne, <laughs> przy okazji. Dobrze, koniec pitolenia, moi mili. Rozpoczynamy nasz 13 sezon, jak wcześniej wspomniałem. Co ciekawego, najpierw treningi. Tutaj będę potrzebował... Właśnie, nie mogę zainstalować, załadować. O nie, mogę, muszę zrobić nowy trening. Więc tu będziemy trenować. No właśnie, co do treningu. Najpierw chciałbym wam podziękować za ostatni... Odcinek mamy już 1108 wyświetleń, więc jak zawsze po tysiącznym wyświetleniu nagrywam kolejny odcinek. Tym razem 78 łapek tylko w górę. Cholera, jasne, żeście przysnęli. Zawsze stówka była teraz 78, co tak mało, kurde. 4 w dół. No, ok, jest na dół. Trochę komentarzy jest. Um, Jeśli chodzi. Cholera, jasna, taki jaki mam niedowład. Ostatnio gęby to się w głowie nie mieści. Ej, ostatnio troszeczkę. Tutaj przestaliście pisać o zawodnikach i dobrze, bo ktoś nawet dobry komentarz napisał, pewnie większość z nich już nie żyje, ale chodziło tu głównie o ustawienie i też o rolę zawodników i tym podobne. Było też pytanko do Was, czy mam zaryzykować wejdźmy najpierw stąd czy mam zaryzykować i zmienić klub, bo tutaj mieliśmy gdzieś. Moja kariera, ofertę pracy, tak? Tu mieliśmy oferty pracy, a obecnie żaden klub nie szuka. No to dziwne. Mieliśmy oferty, teraz nie mamy ofert. A może dlatego, że się nowy sezon zaczął, więc okej. Okay. Mieliśmy do Atletico. Ktoś tam napisał, że byłaby to ostatnia szansa, może na tytuł. No nie wiem, zobaczymy. E, dokładnie napisał to Paweł, gitarzysta. No widzisz, Pawle, nie da rady teraz nic zrobić. E, różne informacje były e, a propos właśnie formacji. Więc paczka PL domina przy formacji 4-3-3 ofensywnie, nie powinno być tam w pomocy LP i PP, tylko środkowi. Ewentualnie SPO, sp albo z trzech SP, albo jakieś SPD, ewentualnie może, ale raczej SPO, tak, sp bo to ofensywna, no tak, dość logiczne. Ewentualnie SPD paczka na dole napisał, ale no jeżeli jest ofensywny, to raczej SPO powinno być. I też tego będziemy się trzymali, więc prawdopodobnie zagramy ustawieniem 4-3-3. Ja Wam wszystkim dziękuję za komentarze, oczywiście, jak zawsze wszystkie przeczytałem. Będziemy kombinować, bo Złom też napisał Czy ziom, czy Złom, cholera wie, jeden Napisał do mnie, jak grasz 4 -3, 3 to w pomocy wystawiaj No już wiemy, to już wiemy Potrenuj Krowinowicza, tak, jakoś taką on tam ma Maloka i Okenhere jakiś tam, bo może być coś z nich Zostaw Turę, bo chłop może grać na środkowej obronie Kup solidnego Elo, zmień na LS Elo zmieni Minika na LS a, kurę. dobrze, kup solidnego lewego obrońcę i zmiennika na lewe skrzydło. W olej, bo dobrego masz w ataku, postaw na młodzież lub dokup jakiegoś wiekowego na podziora za niewielkie siano. bicho seria, dziękuję bardzo, że Ci się podoba. No jest tych komentarzy sporo, to wszystko sobie przeczytałem. Nie ma za bardzo co też tutaj kombinować i analizować tego wszystkiego, bo tu jest dość oczywiste, więc fajnie, że to wszystko... Mi zawsze tak tłumaczycie. Niektóre rzeczy już wiem, niektóre rzeczy czasami warto, jak mi coś podpowiecie. Pamiętajcie, że to tylko jest symulacja, więc nie zawsze to wszystko tak gra, jakbyśmy chcieli. My będziemy trenować ciągle naszego tutaj e, Rigena Ronaldo. Tak przynajmniej nam się wydawało, że to jest Rigena Ronaldo. Barry, no tutaj już z niego dosyć nic nie będzie, więc na pewno będę trenował tego. Tylko musimy mu coś trenować, co. Co jeszcze da się? Orientacja i podania. Ja bym to trenował przede wszystkim. Wziąłbym jeszcze go wrzucił na jeden slot. Wytrzymałość, zwinność, albo trzymanie piłki. Kontrola, dribbing, zwinność. No rzućmy mu tutaj to. Ok, byśmy te dwa sloty mieli dla niego. Martineza byśmy mogli trenować, albo tego kronowicie. Krowinowicie ale Martinez jest młodszy i jest lepszy, więc ja nie wiem, czy na Martineza nie lepiej postawić. Tutaj, ten cały Maloka, kurde, 10 lat, może i coś z niego by jeszcze było. SP, SP o, Dominguez już nic, obrońcy. No tutaj tego środka obrońcy można by trenować, ale cholera, czasami szkoda mi. Tych slotów na zawodników, którzy wielkich rur mogą nie odgrywać w tym sezonie jeszcze. A zależy mi na tym, żeby jednak wytrenować zawodników jakichś solidnych. No dobrze, ale coś musimy zrobić. Niech będzie ten cały maloka. Dawaj go tutaj. Trudne, zwinność, dribbling, wytrzymałość. Dawaj, damy go na dwa sloty. Niech chłopak trenuje. Zobaczymy, co z tego będzie. I Martineza jeszcze weźmiemy do trenowania. Dali mu, gra dziadka, przechwyty, piłki, krycie w ślisk, to raczej mu nie będzie potrzebne. Ajajaj. Aj, aj. Printacja, długie podania. Wykończenie, czy mu to jest potrzebne? Dawaj. No i tutaj bym Martineza, na Martineza bym postawił, ciągle bym go jeszcze trenował. Ustawienie w ataku, wykończenie, siła strzału, ja bym mu rzucił to. I to symulujmy, na tym się opierajmy. Przypominam, że w tym odcinku dojdziemy do piątej kolejki. Standardowo. Dobrze, to byłoby jedno. Teraz tak, to był trening. Na finanse, na budżet mamy wysokie, tak? 60 milionów, więc jak wiecie, no to jest naprawdę sporo plus 300 tysięcy na pensję naprawdę dużo i możemy się spokojnie zaraz przejść po klubach i poszukać. Zawodników. Ja taki mam plan, żeby osłabić troszeczkę moich rywali, czyli Barcelonę, Atletico. No zobaczymy zresztą, co, na co nas będzie stać, ale teraz tak, moi mili potrzebujemy. Potrzebujemy jakiś tak, tu jest HPD, to jest niedobrze. Kamarę byśmy mogli sprzedać, bo my potrzebujemy tak, potrzebujemy, wiecie, co potrzebujemy zrobić? Potrzebujemy coś takiego zrobić. Tu potrzebujemy, żeby domingas poszedł. Na przykład za kamarę. EŚP i tu też jakiś EŚP jest potrzebny, czyli Kamara nie do końca by nam był potrzebny. Jakiś EŚP byśmy bardziej potrzebowali, więc Kamary byśmy mogli sprzedać. Dobre pieniądze byśmy za niego dostali i na pewno byśmy jakiegoś zawnika sezonowego kupili. Potrzebujemy jakiegoś napastnika albo za Martineza na zmianę, albo takiego, który Martinez będzie jego zmiennikiem. No tak czy siak potrzebujemy jakiegoś solidnego napastnika. Eee, co do obrony. Właśnie, co tu się stało z lewą obroną w ogóle? Lewa obrona padła, więc lewy obrońca jest nam przede wszystkim potrzebny. Czyli pierwsze co robimy, idziemy poszukać lewego obrońcy, ale wystawię kamarę na transfer. Zobaczymy, co za niego możemy dostać. Sprzedaj zawodnika, wstawimy kamarę. Zobaczmy, kamara, kamara, I ty jesteś, ile za ciebie byśmy mogli dostać. Nie, to nie ten kamera. Nie, gdzie on jest? Tu jest. 8,5. PP. tak, niby niewiele, ale Zadyche może jakby poszedł. Zadycha, jakby poszedł. no dobry zawodnik. Dodaj do listy transferowej. Ok, zaczymy. Najwyżej się pozbędziemy tego zawodnika. Ok, szukaj zawodników, muszę najpierw przejrzeć w ogóle moje tutaj drużyny. Więc szukamy lewego obrońcy, lewa obrona. I tutaj byłby potrzebny, kto by tu był potrzebny? Jakiś wiek, no nie no wiek to w sumie może być, Liga. Nasza hiszpańska. Klub dowolny. Nie, no, najpierw będziemy szukali. Atletico Bilbao. Ok, możemy tu poszukać lewych obrońców. Sandro. 15 milionów. Kural, 36 lat. Trochę już wiekowy. Ciekawe, ile z niego by chcieli. Możemy się zapytać, może jakieś nieduże. A, kończy. Nieduże pieniądze mogliby za niego chcieć. Dobra, nieważne. Atletico Madryt. Dziewięć i pół. Pytanie o zawodnika. Zapytać się możemy. Takich wiekowych, właśnie takich dwóch lat byśmy mogli kupić. Nic by się nie stało. Barcelona. Show me, baby. Co wy tu macie? O! 88. Pytanie o zawodnika. A co? Kur. <laughs> Fari kan, kaybasi. fakabajasi. Kuj was, skąd go wzięli. Tu raz jakiś. Dobra. O a mnie zmuliło coś. Getafe... No Real Madry to oni tutaj biedę mają ostatnio. O, 27 lat, 23,5 miliona, 85 overall lewa obrona. No kurna, no coś czuję, że Real Madryt chyba musi mi tego zawodnika sprzedać. Zapytamy się o tego zawodnika. Coś mi tutaj brzdęka, gogo do mnie wypisuje na Facebooku, kumpli szuka. Dobra, spokojnie, to byśmy mieli. Czyli lewą obroną się zainteresowaliśmy, My, więc spokojnie, najpierw... Załatwmy jedno. Lewą obronę. Spokojnie. Zobaczymy, jakie będziemy otrzymywali odpowiedzi. A zaproszenie na turnie oczywiście, że przychodzimy do zaproszeń i, i co idziemy? Grubo idziemy tym razem? Zagramy grubo, nie? Zagramy za siedem baniek, dawać. Kurna jak grać to grać. Kto wie, może jakiś transfer się darmowy trafi, nie? Co mamy za maile? Europejski Puchar Narodów oczywiście. Zgadza się, zawodnik opuścił nasz klub. Ym... Tak jest. Dobra, nie ma problemu. Pucharmistrzów, co na sezon? Ponieważ w tym sezonie czeka nas mistrzów, mam nadzieję, że dotrzemy do finału. Patrz A jak, jak oni mnie mają za kiego Pytanie: Rodriguez, nie jest nas sprzedaż. Nie jest nas sprzedaż. A. W odpowiedzi na pańskie zapytanie informuję, że nie jesteśmy zainteresowani tym, by Aleksandro jakiś tam mącin dołączył do pańskiego zespołu. No to dawaj, jedziemy z tym koksem. Jedziemy z tym koksem. Dawaj mu 23 miliony. Kuźwa, 30. Dużo. Dobra, dawaj 30. Zoferujemy 30. Zaoferujemy 30 złóż ofertę. Między 29 a 34, tak powiedzmy, między 30 a 35 nam tutaj proponują. Tutaj na razie zostawmy sobie te dwa maile, bo będziemy za chwilę kombinować, a my musimy zagrać pierwszy mecz. No właśnie, kurde, nie mamy żadnego lewego obrońca, ale spoko o, Jeszcze zawodnicy powołani. No to tutaj trzeba będzie trochę to wszystko pozmieniać. Pamkarza nie będzie, Uu, to może inaczej. Drugi skład bym wystawił. Trudno, kasy żadnej nie zgarniemy, drugi skład, bo trzeba tu bramkarza wystawić, a gdzie jest ten drugi bramkarz, tu jest, dobra, kamara pograsz sobie gdzieś tam, to chociaż kamarę bym wystawił, niech kamara pogra, Martinez, Domingo, Boże Święty, co to jest, Domingo, nie mamy jakichś lepszych, mamy lepszych, przecież mamy... Czekaj, czekaj, coś mi tu nie pasuje, SPOP. Hmm. No dobra, niech będzie, ale mnie zastanawia. Aha, ty, ten, a jest tu, w go szukam cały czas. O, właśnie, o to mi chodziło. Domingo tego tu zamieni. No i to by było prawa obrona. Czekaj, ja mam prawego obrońcę jakiegoś. Nie potrzebujemy tego na razie. Tak, zróbmy. Tak. Tu tak. O. To jest nasz skład optymalny w tej chwili bez zawodników powołanych na kadry. No to będziemy musieli sobie dać radę. No w takiej sytuacji to jeszcze nie byłem. No nic, zobaczymy. No z Bajerem no też sobie wybrałem cholera przeciwników. Oj, może lekko nie być. Jeszcze z takim składem. No ale nic, no, gramy, no. Odpadniemy, odpadniemy. Afery wielkiej z tego nie będzie. Tutaj sobie już przeglądareczkę włączę na razie. Jak tam przegrywamy 1-0 za. To... Mm -hmm. No dość do przewidzenia. Myślę, że w tym składzie to my większych szans nie mamy na wyjście. Jeżeli w ogóle ugramy coś, to będzie dobrze. No właśnie. Przegrywamy 2-0. I tutaj żadnej rewelacji nie będzie. No Oskar strzelił na koniec. bramkę na 2-1, więc jakiś prognostyk jest przed kolejnymi meczykami. Może nie będzie tak najgorzej, ale 2-1. No oczywiście tutaj jakichś wielkich szans. No nie mieliśmy niestety. Trenujemy naszych piłkarzy. Przypominam, jeden slot na Martineza. Dwa na Malokę, jeden no. Jezus, bang na... Jezus, Bagn, na Jezus, też go skaleczyli tym nazwiskiem. Będziemy tutaj trzech piłkarzy w tym sezonie trenowali. My idziemy dalej. Zobaczmy, czy jakaś opowieść, odpowiedź, momencik. Oferta nie do przyjęcia. Skłonny zaoferować 44,5 miliona Jest dla nich cholernie cenny, ale to jest naprawdę dobry lewy obrońca. 44, no dobra, gdzie co? A jak ja bym rzucił 30 i na przykład dodał kamarę? O! Na przykład. No kurde, nie fajna wymiana? Fajna wymiana. A zobaczmy. Zobaczmy, czy by w to poszli. Oferta transferowa. Kogo chcą nas skupić? No, chcielibyście, nie? Kurde, chcielibyście. Tylko, że on jest. No właśnie. Istnieje szansa, że zaakceptowaliby nawet cenę rzędu 44,52 milionów. Ha! Nie ma szans, żebym tego SP sprzedał. 26 lat, 86. Nie ma szans. Odrzucaj wszystkie oferty. Nawet nie będę kombinował. Bo to muszę się różnie skończyć, jakiś głupi pomysł mi przyjdzie do głowy i będzie dramat. Więc spokojnie na razie będziemy czekali na odpowiedź od realu. Będziemy próbowali reali całkowicie już osłabić. No zespół, czy my coś będziemy tu zmieniać? Nic nie będziemy zmieniać i idziemy dalej. Gramy z Wolfsburgiem, pamiętacie jak jak tak mówił w tym Wolfsburgu? Nawet wtedy był bliski zdobycia króla Szczelców, niemieckiej ligi, Bundesligi, bo po, chyba powie sezonu prowadził. Ja pamiętam jego te czasy. Nawet byłem w Wolfsburgu w dniu, kiedy strzelił hatryka pamiętam. To dzisiaj to pamiętam. Akurat na meczu nie byłem, bo nie mogłem, ale... No, Juskowiek no też dobry był piłkarz. No i sprowadzimy 1-0. Kamara 2-0, pięknie! E kurde, to my jeszcze może wyjdziemy. I jeszcze może nasi zawodnicy zdążą z kadry wrócić. No pięknie, 2-0, no dobrze, dobrze, nieźle. Nieźle, a my jedziemy dalej. Zobaczymy, jakie będą odpowiedzi. O, może teraz? Oferta transferu przyjęta! Przyjęliśmy się ofercie. O, Dobrze, dobrze. Ok, niech będzie. Jakie warunki ma? 3 lata, 120 tysięcy, ja ci zaoferuję 130, żebyś nie płakał za czyste konto. Oczywiście kluczowy zawodnik, jedziemy, to byłby świetny lewy obrońca w naszym zespole, więc mam nadzieję, że się dogadają. Oferta nie do przyjęcia, mam nadzieję, że on to, on to złapie, ten haczyk. Jadę tak pod jednym dniu, po jednym dniu, ale nie ma na razie odpowiedzi. Może teraz przyjdzie odpowiedź. Ile zawodników z pańskiej listy życzeń? A no, zobaczmy dobrą listę życzeń, co my tutaj w ogóle mamy. Bramkarz 36 lat. 87 bramkarz 34 lata. Tutaj mamy wiek 30-86. Jeszcze będziemy jakiegoś napastnika szukali. To jest środek obrony. Paru takich zawodników jeszcze by się znalazło. Wiekowych, które byśmy mogli pogadać. Lewa obrona 31 lat na przykład, ten był 89. Kurde, też dobry. 27,5, to też nie wiadomo, ile by za niego zażyczyli sobie. Rodriguez. No jeszcze jakiś lewy obrońca. W razie czego mu się przydać? A nie jest na mojej liście, go tutaj już kurna za będę chciał mieć u siebie. Dobra, jedziemy. Ajax. Gdybyśmy ten mecz wygrali, to powinniśmy awansować. No tutaj żadnej zmiany wielkiej nie dokonam, bo chyba zawodnicy ciągle jeszcze są na zgrupowaniach. Ale ten nie jest na zgrupowaniu. Aaa, dawaj go tu eśpę. Tak? Nie, yes. z tego nie widziałem, cholera. To przegapiłem. Byśmy mogli go wystawić tu za Oscara. Ok. W porządku. Boże, że taka zawodnika nie dokadę, nie powołuje. Dziwne. No okej. Okay. Troszkę wzmocnieni jesteśmy na ten mecz. Przegrali i z Wolfsburgiem i z Bajerem. A my wygraliśmy. A jak skurę nie gra rewelacji tutaj, w tym turnieju. Dobrze by było wyjść. Półfinał już byśmy mieli. Jakąś kasę byśmy zarobili, byśmy wyszli. Ten mecz wygrywamy i mamy jakieś dwie bańki. Jest to co grać. Koryna. Ja pierdzielę jeden jeden 1-1. Jest! Krowinowicz dwie bramki! Ja pierdyle! Trzymać to, Pany! Trzymać! Pięknie! Bayer wygrywa z Holzburgiem, no i wchodzimy. No kurde, Kamilowicz, żeś wygrał dla mnie z dwie bańki. No 100%. No musiał wygrać. Jeszcze będziemy grali z Newcastle. Półfinał, czyli jest szansa. kur, ale załatwił sprawę. Ja pierdzielę, może faktycznie z niego coś będzie. No ale nic, sternujemy innych, co prawda, piłkarzy. Ale dobrze się spisał, elegancko. Co mamy? Oferta transferowa, Martinez, nagroda, a nie, jednak półtora dostaliśmy, miliona, no spoko, za Martineza. Ile za Martineza nam dacie? 11, do no, chce nam dać. No, jego tu wartość niby oscyluje w tych granicach, 11, 13, Martinez. No niestety, no ale muszę mieć kogoś na zmianę, no co z tego, że go sprzedam i co, co kupię? Jednego zawodnika kupię Gioś Kozaka? Nie, nic z tego, więc tą ofertę odrzucę. Chociaż mogłem zapytać o 20 milionów, może by dali. Kto wie. Nic, odrzuciliśmy na razie ofertę. Czekamy ciągle na odpowiedź tego lewego obrońcy, czy podpisze ten kontrakt. Proponowany kontakt został przyjęty, więc podpisujemy, akceptujemy. I zostaje nam 30 ponad jeszcze milionów na transfery, więc szukamy napastnika. Teraz przybył nowy zawodnik, jestem cholernie zadowolony. Mm, Dominguez. Napoli. Kiedyś pochodziliśmy tą drużynę, 17,5 miliona. Nie, no jest znacznie więcej warte dla nas Dominguez. Chociaż. Kurde, on tak trochę w miejscu stanął. Byśmy mogli kupić jakiegoś. Tym bardziej że się do innej ligi. Wiecie co? Zawołam 25. Zawołam 25, jeżeli się zgodzą to chyba pójdzie. Poszukam jakiegoś innego po sobie. Skoro Kamara od nas też odszedł. E, więc tak, spokojnie. E, czemu Hauribari tu wszedł? E, uf, tutaj mamy teraz problem, bo na prawą stronę nie mam nikogo. Nie mam Ludwiga. E, doszedł do nas Moncini, ale on ma czerwoną kartkę, nie może w ogóle zagrać tutaj. No dobrze. Czyli na dzień dobry nie zagra sobie. Wow, ale kozak. No dobrze. Skoro nie zagra, to nie zagra. Mm, idziemy szukać transfery, szukaj zawodników i znowu idziemy po tych naszych największych przeciwnikach pojechać. Chociaż troszeczkę ten Real Madryt no, kasy zarobił. Szukamy jakiegoś napastnika. Mm, co oni tutaj mają? Tu nic, tu bieda, bieda. I tutaj. No Ciężko powiedzieć, co to zawodnicy, ale. No dobra, zostawimy spokój ten real, bo nie mamy żadnych informacji. Więc teraz Barcelona. Zobaczmy, co tutaj ciekawego było. Tu nie mam nic. Tu jest 83. Nie najgorzej. Majoral, no tak. Munir, właśnie. PS PS PS, ale my mamy dobrego kurna PS. Mamy dobrego PS. No Neymar. LS znowu na zmianę. 19,5, ale on chyba nad kończy karierę. Nie, jeszcze nie kończy kariery. No Neymar, ale LS. My potrzebujemy jakieś jakiegoś napastnika. Kurde, ile oni tego mają. Ja pierdzielę. Ten niby 83, taki na zmianę byłby dobry, nie PS, ale widzicie co? Tu był ten napastnik. Mm, właśnie, Majora. Ja myślę, że on kurde będzie, będzie dobry. Zapytajmy się o niego. Obstawiam. Bo PS mi nic nie daje. Taki krudy Ten może być dobry. Nic, zobaczmy. Przejdźmy jeszcze inne drużyny. Atletico Madryt. 84,11 milionów. W sumie niedużo. Tutaj 20 LS. 25,5. Kurde, takiego wiecie, jakiegoś napastnika czasami by wszedł, nawet wiekowy. 33 lata to w nie jest jakiś wiekowy zawodnik. Zobaczcie, kurcze, jak gra. Teraz w Manchesterze zlatan i gra. Nie no, ten to nie. Cholera. Dobra, zobaczmy. Tutaj tak zbyt ciekawego nie widzę. Mm tylko Bilbao, czy coś tutaj będzie ciekawego? to nie wiecie, co ja bym musiał zrobić. Ustawmy domyślny, ja chciałem poszukać tego Kownackiego Kownacki, dobrze mówię z naszej ligi PP? Czy Fabian? Nie, PP. Tak, to był on, Dawid Kownacki 80, ale PP. Nie pasuje do naszego zestawienia w ogóle. Lipa. Jeszcze był, co wcześniej poszukaliśmy, teraz zapomniałem Stępniowski. Czy jak on się nazywał? Jestem pniowski nie zapomniałem teraz ten rigen yy, lewego, prawdopodobnie nie trzeba by to tak zrobić. Narodowość Polaka, poszukajmy i on napastnik, tam wiek mu tutaj dodam do 25. Jak on się nazywał? Zaraz go znajdziemy. Stępniowski 77, overall 22 lata, 10 milionów. To jest chyba lepsza noga, lewa? No ja to nie wiem, to chyba też jest chyba losowe. To wszystko. Jego my można było, kurna, grubo trenować. Zapytamy się o niego. Zobaczymy, ile zawołają. I wtedy jego byśmy mogli ostro trenować i z nim iść do przodu. Dobra, zobaczymy najpierw, ile za niego zawołają, byśmy mogli go kupić. Podobny kronik został przyjęty. No, przecież to już załatwiałem. Rozmowy, co że mogę mieć prośbę. Otero. Esposito. Kur, kurnacy zawodnicy się tu rzucają do składu. <grych> Zobaczmy w takim razie. Mm. Otero PS. No gdzieś tam Cię mogę wstawić nawet tu za Domingo. Jeszcze jakiś tutaj wołał. A, SPO. No jak mam cię wystawić tutaj? Nie, nie mam Cię jak wystawić. Nawet zmęczony jesteś. Gówno z ciebie by było. Dobra, jedziemy z Newcastle półfinału. Uda się to się uda, nie to. Nie szkoda, że z naszego lewego obrońcy nie możemy wystawić nowego. I będziemy musieli sobie na razie bez niego radzić, ma czerwoną kartkę, nie wiem o co chodziło, ale Martinez pięknie, piąta minuta, 1-0, tak gramy bez ciśnienia ten turniej, no gdybyśmy weszli już tu do finału, no, no nie powiem, trochę by się tu zwróciło tej, tej kaski, już półtorej miliona się zwróciło, teraz na pewno ze 2 miliony byśmy musieli dostać, no pięknie z lewej strony, dobrze, o kurna, tam trochę kontuzji w obronie, Martinez 3-0, kurna, drugi skład jak gra. Jak z nut. Ciekawe, jestem jak pierwszy będzie skąd grał. Nie no nie chcę się wierzyć normalnie. I z Bajerem jeszcze będziemy grali we finale. Konferencja prasowa oczywiście, nasz team. E, pochwalimy twoje zapytanie. E, ile? Ile oni by chcieli za niego? To on jakiś musi być kurne cienki. Chyba oni tylko 3 miliony za niego chcą. Zdawało mi się, że on jest kurde dobry. A się wydawało, że on ma wysoki overall. Kurde. Czy co? 2,5 miliona dam. Ja zaryzykuję. Cholera, wie co to jest. Wydawało mi się, że on jest znacznie więcej warty. Stępniowski, 14 milionów. No, ja zacznę od 10 Tyle warty jest. Zacznę od tych dziesięciu. Nagroda z turnieju. Właśnie, 2,5, Super. Kontuzja, jeden dzień. Świetnie. Koniec zawieszenia. Stawi ja się jakaś rozmowa z zawodnikami, była rozczarowana. Dobrze. Wow, wow, jesteś rozczarowany. Za 23,5 miliona. A, zapomniałem zupełnie o tym. Domingueza. Za 23,5 miliona by chcieli. Hmm. No dobrze. No kurde. Pójdziemy w to. Chyba pójdziemy w to. Co? Akceptujemy tą ofertę. 22 lata. SPO ofensywna 81. Trochę kurde, mały. Ja bym mógł postarać się coś. Mocniejszego kupić. Z wyższym overallem, może. Nic, zaakceptujemy. No, robimy absolutne przemylowanie. Co nam się uda, to nam się uda. Zobaczymy, czy się w ogóle na pewno dogadają. Trochę musimy ryzyka podjąć. Będziemy planowali zdobyć Mistrzostwo w końcu. Czy się uda, czy się uda, to nie wiem. No, musimy coś w tej naszej drużynie zmienić nową krew, świeżą wprowadzić. Oferta nie do przyjęcia. No dobrze, spokojnie. 11 milionów. No, nie do przyjęcia. No, spokojnie, za chwilę będzie do przyjęcia. Oferta transferowa, otero. No dobra, idź sobie, zaakceptujemy ofertę, śmigaj sobie, grać gdzie chcesz. No problemo. To mamy załatwione. Oferta nie do przyjęcia, oferta transferu przyjęta Barcelona. Dwa lata, nie wiem, zmiennik. Damy mu z 50. Dobra, złóż ofertę. Kurde, trochę w ciemno to kupiłem, a tak zaryzykowałem. Zobaczymy, że jakiś zmiennik to będzie. Teraz tak, które to miał zagrać w ogóle na środku, nie wiem co on tam w ogóle robi. Na lewą obronę teraz pójdzie na ten męcz, na ten męcz, Moncini <grywanie> na męcz pójdzie. Dobra, środkowy obrońca, taka zmiana, Otero, co ty tu w ogóle Otero robisz? Dawaj Domingo, wskakuj. Tu jest Dominguez, który może przecież zagrać na środku. O właśnie. Chociaż kto wie, czy za chwilę się z naszym klubem nie pożegna Ramirez. Dawaj za Ludwika. Kurę, nie ta strona, ale może sobie pogra. Tego nigdy nie wiemy. No dobra. Jedziemy. Finał. Gramy o jakieś 3 miliony. Albo nie, nawet ze 4 miliony. Gdzieś ze 4 miliony? Gramy. Gramy, gramy. Majora się zwróci. Jak go kupimy? Jak podpisze z nami umowę? Chociaż Bajer jest dosyć mocny, ale Ramirez wali brameczkę na 1-0. Pięknie. Pięknie. Możemy się tutaj kurde odegrać. No dalej, dalej, panowie, utrzymać to, utrzymać to, jeszcze tylko parę minut. Kurna, rezerwowym składem, ale to zagrali. Kur rezerwy na medal. Pięknie. Oferta transferowa, momencik, zawodnik sprzedany, dobrze, sprzedaliśmy zawodnika, nagroda, 3 miliony. Kurde, coś mi okantowali, półtorej, 2,5 z 4, a nie, przepraszam, zgadza się, 7. Ciężko z matematyką. Niezmiernie aż cieszę, że drużyna zwyciężyła w finale turnieju. No pewnie, kurde, jeszcze jak. Domingo, kto to jest Domingo? Napastnik 69. Sprzedamy go? Sprzedamy, chłopak. Chociaż nie, bo potrzebujemy jakieś rezerwy. Chociaż na rezerwy zobaczymy, spokojnie. Pomyślimy jeszcze. Mm, zaakceptujemy to. Niech sobie idzie chłopak grać. A my sobie na rezerwy też zbudujemy jakiś skład rezerwowy za te pieniądze, w końcu trzeba by yy, moja rola w klubie Kto tam płaczesz teraz mnie płaczesz yy, dobra trening, trening, trening yy, no dobra, to jeszcze musimy zasymulować to wszystko czekamy na odpowiedzi o, tutaj w górę chłopaki, ten na 78 ten na 74 trenowany jest no tak, chciałby grać, ale nie gra a spokojnie. Na razie jedziemy, czekamy na odpowiedzi. Oferta transferu przyjęta jednak za 11 milionów. Kontrakt został przyjęty. Ja jestem ciekawy, kurna, co ty mnie tutaj prezentujesz? Mamy 55 milionów, ale za chwilę 11 milionów nam zniknie. Transferu przyjęta, więc tak. Damy ci 50. Na lat 4, jako ważny zawodnik i premia 10%. Złóżmy to. Więc tak, tak. Martwi mnie Dominguez. Tak jest. Spokojnie, spokojnie. Najpierw czekamy na odpowiedzi. No, gwiazdo Dominguez sprzedany. No, 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 zaryzykowaliśmy, tak. No, co tu. Możemy kombinować, zawodnik sprzedany, to wiemy, zawodnik sprzedany, to wiemy, oferta transferowa, znowu SPO teraz 72, czy nam jest potrzebny taki zawodnik? Niezadowolony, dobra, akceptujemy ofertę, trudno, idziemy w to, wymieniamy kadrę, z tyłu kadrę, będziemy się o nią martwić, więc ja troszeczkę muszę teraz spojrzeć na mój zespół, bo to wygląda... Kurde, będę musiał ten skład ustawić sobie, bo na razie, na razie jeszcze czekamy na odpowiedzi. Tutaj trening. Tego Majorala muszę zobaczyć. Ile on tam, ile on tam overall ma w ogóle? Skąd byśmy go wytargali? Mi się wydawało, że to kozak był, kurde, może nie był, cholera, wie. Został przyjęty dobrze, więc akceptujemy. Jeszcze mamy 40, ponad 4 miliony moi mili na transfer. Jeszcze musimy tutaj grubo zagrać, ale okej, okay, spokojnie. Nasz zespół, zobaczmy, co tu jest w ogóle grane. Stępniowski, wnioski 77, zgadza się, a ja gdzie jest ten cały. O, ma 73. O, oh, kurna. Ja byłem pewny, że on jest jakiś kurna lepszy. Nieważne. 73, będzie na zmianę. No problem, no problem. Przyda się na zmianę. Przyda się na zmianę. Tutaj byśmy musieli tą formację zmienić, w tym tutaj też na ofensywną. Na ofensywnie. Ale miałem to ustawić. Ustawić i tutaj też zarządzić trochę tym wszystkim. Bo teraz tak. Tu na tą stronę Martinez. Ja bym wstawił wstęp wnioskiego. Na tą stronę. Teraz SPD. ŚP, ŚP... SPO Esposito właśnie by sobie tu wskoczył, i teraz mamy lewą bronę środkową, prawą tu, re, tu, a tu jest potrzebny jakiś środkowy obrońca. I to byłoby nasze ustawienie, przynajmniej takie rezerwowe, ale to jeszcze nie będzie rezerwowe, bo to będzie inaczej wyglądać. Bramkarz stąd się stąd wyleci, no później będziemy jeszcze myśleć, zobaczymy. Na razie to jest takie ustawienie, jeśli chodzi o drugi skład. Ten drugi skład też musimy zbudować. On będzie na puchary. Puchara grał, czasami będziemy kombinowali, małe zmiany, małych zmian dokonywali. Dobrze. Co potrzebujemy? Ciągle nie mamy żadnego napadziora. Takiego prawdziwego napadziora. Idziemy szukać. Szukaj zawodników. Mamy kupę kasy i musimy jakiegoś porządnego napadziora kupić. A tak, narodowość. Mnie nie interesuje cholera staniesz Polaków, nie szukam. Eee, kasujemy i tak, szukamy na padziora. Kurde, co ja robię? Trójkąt wciskam za każdym razem, że mi się myli. A tak, dobra, z jakiej ligi szukamy? Primera Division, nie. Może z To nie. Kurde, może z Barclays Premier League? Zresztą nie można, na, wiecie, tak jakby zaznaczyć, kogo dokładnie szukamy, jaki overall nas interesuje. Ale ja myślę, że z ligi hiszpańskiej powinniśmy szukać. Mimo wszystko powinniśmy dalej kombinować Atletico Bilbao. Albo tak pojedźmy, poszukajmy, po prostu dowolny. I jedźmy, zobaczymy, co znajdziemy. 33 lata, trochę już dużo. O, jeszcze inaczej, wiek ustalmy. O, wiek, właśnie. I ustawmy do 27 lat. No tu, jak już jak, jak trafimy, to będzie dużo wart i powiem być dobry. No tak, ale żadnego kurę zawodnika nie mamy, który by mówił nam jakieś, jakieś swoje statystyki, chociaż niektórzy tutaj trochę zdradzają. Na przykład ten, Sisoko. Junior Sisoko. No trochę zdradza nam. Kotrola piłki, kurde. Dobra, zapytajmy się o niego. Dodaj do mojej listy zapytanie, o niego się zapytajmy. A może być dobry. To tak żaden zawodnik nie jest obserwowany, i on tutaj nam żadnych statystyk nie pokazuje. No to jest jeden. Kanon. Taki z siebie, kurde kanon. Być. Jeszcze Adama. Adama Canon. Kuźwa nosma jak Tyson. Że się łatwiej wodę piło z kałuży. nic, nic. Dobra, tego jednego. Wiek zostawmy, zmienię ligę. Pójdę... Zobaczmy resztę świata. Może tu coś ciekawego jest. Tylko, że tu kule nikt nie jest obserwowany i to jest lipa. Ci starzy zawodnicy tak. Powyżej 27, około 30 lat to już nie są żadną dla nas tajemnicą, a ci wszyscy no właśnie, ci wszyscy to nie, tutaj nic z tego nie zobaczymy. Ale jeszcze idziemy dalej: Ekstra klasa. A zobaczmy w Ekstraklasie. Czy coś tu jest ciekawego? Nie no, kurde, żadnych informacji nie mamy. Już kompletnie z takiej ligi polskiej to już zero: zero totalne. Więc raczej nic ciekawego: seria. Nic kompletnie. Nie, tutaj też za bardzo nie. 68. No i właśnie to jest to. Raczej nic tutaj nie dorwę. No ten jeszcze. Pedro. Spieszenie, zwinność, szybkość biegu, wysportowanie, trochę nisko podania. No taki. Zapytać możemy. Przecież nie, nie, nie zaszkodzi, tak? Zobaczymy jeszcze ligę angielską przejadę. Bundesliga jeszcze mogę sprawdzić. Tylko zawodników musiałbym obserwować. O! O, o jest, 26 lat, o, kto szuka ten znajdzie, nie? Czy jakoś tak to było. 31,5, już pytamy, już pytamy, już widzę jak on biega po mnie po boisku. Dobra, ten mi pasuje. Spoko, to byłby nasz ostatni zakup, a resztę tutaj bym drugi skład próbował budować, zmienników. Dobra, tutaj chyba już nic nie znajdziemy. Nie, jeszcze Ligę Angielską przejrzę, to będzie ostatnia Liga jaką zajrzę, o właśnie Liga Angielska I tu możemy też przejrzeć trochę, rzucimy się, chociaż wątpię, żeby coś tu ciekawego było, ale no różnie bywa. Nie, tu nic nie widzę, tak jadę też patrzę z boku do znoty statystyki czasami. No, ale nie, nie mamy czasu teraz na trenowanie takich zawodników. Potrzebujemy jakiegoś już takiego kozaka. Już, now, teraz, na cito. No ten. No są zawodnicy fajni, jacyś przyszłościowi, ale to, to nie na tym polega. To jako drugi skład to możemy budować, tak? Takich zawodników. Dobra, zapytaliśmy, popytaliśmy. Czekamy na odpowiedzi. Zawodnik sprzedany. Kogo my sprzedaliśmy? Dobra, spoko. Sisoko. Aha, nie są zainteresowani pozbywaniem się tego zawodnika, spokojnie. Ja się pytałem, kuźwa, wale chcecie za niego, a nie, że... Ile to jest? Dwadzieścia cztery, nie, kurde. Raz, dwa, trzy. I raz, dwa, trzy. Nie, to nie tylko zawodnika o tego chodziło. Ła! O kuźwa, 61 milionów, czy że ja dobrze widzę? O kurna! O, ci się wam wąski sufit na głowę nie spadł? Ja takie kasy nie mam. Nawet jakbym pokombinował. Z finansami. To mam 50 milionów i ta potrzebuje i tak na niego na pensję. Powiedzmy, że mam 50 milionów. Potrzebuję 120, tak. Mogę 49 im dać. Kurna, idziemy w to, zaczymy. 49 zawołam, czy zarzucę za, im 40. No zobaczmy, 40. Ok. Czasami, kurna, walą głupoty różne. Zobaczmy, 40. Ja pierdzie, ale kasę chcą. 61 milionów. Matko, jedyna, 60 milionów. Oferta nie do przyjęcia 61. Twardo Dobra, dam wam 49. Więcej nie mam. <laughs> no nie mam więcej do cholery jasnej. 49. Nie no, kurę tego zawodnika nie zdobędę. Nie ma szans. Teraz tak Martinez ja bym tutaj maloka tu bym wymienił tu bym dał wstępnioski tak ty musisz ty musisz tutaj ostro trenować o wykończenie siła strzału to bym Ci dał tak zamiast tego tutaj maloki wykład tak. potrzebny jesteś Wykończenie. Już mamy. Strzelanie. Tak. A sugerowanych? Utrzymanie piłki. No to ma wysokie. Mijanie przeciwnika. No też tu wszystko ma kur na wysoko. Podania. Strzelanie. Oto no to mamy. Stwarzanie szans. No, właśnie to wykończenie, jeśli tu jest siła strzału, a tu jest siła strzału, wykończenie przy okazji. A to jest ten jeden. A nie, bo to mamy. dobra, utrzymanie piłki, niech cokolwiek tu będzie. Niech trenuje chłopak. Może coś z niego będzie. Co, tu mu nic w ogóle nie poszło w ogóle? Nic, czeka, czekamy dalej na odpowiedź z, z Bayernu. Ty, przyjęli. O kurat, Nie wierzę. Transfer może być mojego życia. 49 milionów. No mogę ci zaoferować max 130. Więcej nie mam, zostaje mi 39 funa, oczywiście kluczowy zawodnik, premia za ramkę 10 Złóż ofertę Składamy, no co, no jedzie, kurna, nic mi kasy nie zostaje, miałem zawodników zapokupować, cholera jasna Nie wierzę, przyjęli 49 milionów O kurna, teraz czekać tylko na odpowiedź Jeżeli faktycznie tak będzie, Ramirez, Ramirez, Ramirez SPD. Nie, nie, ja potrzebuję już zawodników. Sorry, ale. ŚPD. Nie, ja potrzebuję zadowolony. Nie, nie, nie wiem, na razie. Bożym oferty, brak. Tak, odpowiedzi. O wynagrodzeniu. Ojej, Koleś, ale żeś w tym czasie przyszedł. Zaraz pogadamy. Moment. Oj, odrzucony. Fuck. Fuck! Fuck! Potrzebuję kasy, żeby go przekupić. o oh. Fundusze. Ile? Z pięć milionów? Prośmy o 5 milionów Potrzebuję pieniędzy. Potrzebuję pieniędzy. Nie, momencik, treningi, treningi, treningi. A, 5 milionów. Okej. Okay. Gra muzyka. Spoko, więc zwiększmy mu to na 150. Zwiększmy to na 150, my bardzo, potrzebujemy. my bardzo potrzebujemy tego zawodnika Kuryna, no nie, jakby tu była przeszkodą ta wypłata jego, bo tu tylko o to chodzi teraz. Dobra, ten idzie w górę, tu idzie po malutku. to wszystko, będzie się tu trenować. Odrzucony. Dajmy 200. 200 tysięcy. Kuźwa, 200 tysięcy ci daję. Czubie jeden, idziesz do super klubu, super menago, coachu jak się patrzy, same hardkory. Ja pierdyle, no nie wierzę, żeśmy się z nimi nie dogadali. Szału za chwilę dostanę. A Martinez w górę. Dobra, ładnie. Ładnie to idzie. Został przyjęty. Został przyjęty. akceptuj ofertę. Potwierdź. I jeszcze prawie 2 miliony mi zostało. Jo! Kurna, żeby tylko chciał grać teraz. Ale kurna. 61 milionów, no. Chcieli chłopaki, chcieli ode mnie dużo. Tu się nie chcą pozbywać, okej. Okay. I to jeszcze było pytanie, a jaka jak to było w ogóle, jaka była pozycja na pasnik? też. Nie, 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 ja już tu pieniążków nie mam za bardzo. Teraz muszę jeszcze się skupić na mm, momencik, tutaj miałem rozmowę z zawodnikami. Nie, to kontrakty, tak? Chodziło o... Chodziło o tego ban bangnać, że jak mu tam, kurna, ten cały, o tu jest. Ile on teraz chce? 30, dobra, zaoferujmy mu to, co chce. Aha, nie mogę, bo nie mam tyle kasy? Nie mam, moment, kurna, to mi nie mam pieniędzy w ogóle żadnych, tak? Więc tu trzeba ustawić teraz na pensję. Dużo no tego nie będzie. Jest, co jest. Dobra, spokojnie. Biuro, kontrakty, ale załatwimy z nim. Spokojnie, załatwimy z nim. Niech będzie 30. Kluczowy zawodnik. No tak, ale znowu tu potrzebujemy trochę więcej dać. O. Potrzebujemy kasy, bo tam przydział będzie nam potrzebny. Właśnie, dobra, idziemy dalej. No już chyba lepiej tego nie możemy wszystkiego rozegrać. Oferta kontraktu przyjęta. Super. No, budujemy tu kur na potężny team. Co prawda tam żeśmy zamienników za bardzo nie kupili, tam na tą lewą stronę czy prawą stronę, tutaj na napastnikach się skupiliśmy, ale okej, okay, zespół, zobaczmy nasz pierwszy zespół i obejrzyjmy to dokładnie. Co tu się dzieje, bo tu mamy tak, lewa obrona, gra muzyka, środkowa, środkowa, prawa, jest git, wstępnioski. Andras, Andras, mu tam cholera idziesz do ataku, masz grać, kurna, żeśmy z bajernu cię wykupili. Teraz tak, SPD, SP, ŚP, no właśnie, SPO, jest cienko z SPO, jakiś SP, tu bieda, kurna, bieda, 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 trochę bieda w środku, ale spokojnie. To jest to sobie pogra. Ramirez SPD SPD. No. no właśnie, środka nie mamy za bardzo. Ostęp wnioski jako zamiennik. Martinez tu tak. Ludwik które no nie mamy środka. Myśmy nakupowali tych zawodników, ale do środka nie mamy w ogóle nikogo. Słabo ten środek wygląda. słabo Powiedzmy, że mógłby lepiej. Oj, dobra, tu jeszcze kogoś wstawmy. Hmm. Tego SP, może tego faktycznie, tego maloka trzeba by było trenować mocno. Zamiast na przykład Martineza i z niego próbować zrobić jakiegoś EŚP, takiego około 80 w tym sezonie. Można by pokombinować. Termin zgłaszania, oferta kontaktu przyjęta. Dzięki trenerze, tak myślę, właśnie, żeby go, żeby go potrenować. Zaraz zobaczymy, no bo już kasy nie mamy. Nie mamy za bardzo co kombinować na celowniku. To mnie nawet nie interesuje, bo ja nie mam cashu, więc uda mnie się odczepcie. No dobrze, za chwilę zaczniemy. O, nie, Martinez. Może faktycznie powinniśmy sprzedać Martineza. Mamy na mamy zmiennika. No na co nam jeszcze trzeci taki napastnik? Jak gramy jednym z przodu. Co? Kontroferta. Zarzucimy 15 milionów. Verdebrema? Brema. Kupię od nas, do środka jeszcze kogoś kupimy za 15 milionów. A co tam, nie? Kurę na cholerę nam tyle. Tyle, tyle napastników przecież, nie? Mamy na, zmi na zmianę. Więc tak sobie myślę, kurde, tu jeszcze pod sam, pod sam koniec byśmy mogli coś tu wykombinować. Oferta transferowa i jest do przyjęcia. Dobra, idą w to. Okej, okay, idą, ale muszę szybko dostać odpowiedź. Cholera jasna. Jak najszybciej. Acz, kurde. Madryt jednak się tam rzucił na kogoś. Dobra, do ekranu zgłaszania zawodników, oferta transferowa, zawodnik sprzedany, 12,5 dostaliśmy, spoko, poszedł Martinez, trudno, SPD, no właśnie, czy ten SPD nam jest potrzebny? Nie, no jest nam potrzebny na zmianę, nie, 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 odrzucamy oferty, my musimy kupić jakiegoś na środek zawodnika, nawet może być wiekowy. Teraz tak, zespół, no bo dokładnie tak, tak jak mówiłem, w tej chwili mamy, tu jest ten Andras, nie, Ander niech sobie będzie na ataku i mamy Stępnioskiego na zmianę i jest git. Nie mamy żadnego zawodnika, który mógłby grać w środku, SPO na przykład jakiś. Sensowo. Tak, potrzebujemy jakiegoś mocnego SPO. Mocnego. No, za te pieniądze, jakie mamy. Pieniądze za wiele nie mamy, ale coś koło 10 milionów myślę, że jeszcze byśmy mogli tutaj wyłożyć. Więc szukamy zawodnika i szukamy SPO. Pomoc. SPO. Liga Angielska. No, tutaj raczej ciężko powiedzieć, żebyśmy coś znaleźli. Ja bym w hiszpańskim najpierw poszukał. I wiek, w zasadzie powiem szczerze, może być i 30 lat. Idziemy do ligi. Tu coś powinniśmy znaleźć. Dziesięć milionów. To nie dla mnie. Hmm. Patrzę przy zawodnikach jadę, ale chyba musiałbym szukać jeszcze starszych. Zobaczmy coś między 3, 28 a 34. Zobaczmy coś tu. 72. Nie, to jest nie. 16 milionów 83 overall. Możemy zadać pytanie o tego zawodnika. Coś może byśmy ugrali. 84. No, możemy popróbować. Zapytać się, możemy. Suarez, właśnie jakiś. Co, coś tu może by się trafiło z tych zawodników, którzy już są wiekowi. No ten czyli 1 lat 20, to już wiem, że nie pójdzie. Edgar, byś tu u nas grałeś, ale co widzę tutaj? Wielkiej kariery nie robisz. No tu jest 86, no 29 lat, no to na pewno nas nie stać. Tu jest 11 przykład, milionów i tu też możemy się zapytać, to już jest coś w zasięgu dla nas. Na jakiegoś zawodnika SPO potrzebujemy? Nie ukrywajmy tego, bo w składzie jest dziura i to potężna, więc jedziemy. Zobaczymy jakie dostaniemy odpowiedzi. Ja przed nami meczyk ligowy, moi mili. Pierwszy. Zawodnicy powołani do kadry. Dobrze, spoko. Twoje zapytanie Fabian. Ile, 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 ile? Ile to jest zer? Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, trzydzieści jeden milionów, dobra, Sajonara, Trzydzieści jeden pół, dobrze mówię? Sajonara, dziewiętnaście, nie wiem nawet czy to ci zawodnicy byli, dobra. Zespół, to jest nasz zespół, to co wystawiliśmy, ty musimy grać, pierwszy miszek gospodarz gospodarstwa zaczynamy, moim mili, i jedziemy, kurde muszą grać, troszkę ten skład jest taki, no kurna, jest jak Jezu, no, nie wierzę to, no, kurna, z Bayernu, 49 milionów mnie kosztowałeś, cholera, jeszcze 200 tysięcy na tydzień bierzesz, musisz grać, kurna, bramkę strzelił, cholera jasna, no w ataku mamy moc, tam z przodu, no, tylko grać. Tylko grać. No ale nie kurwa jakieś remisy. No dalej, dalej pięknie mój zakup za 49 milionów. Dwie bramki strzela wygrywamy dwa do jednego. I tak powinno być. Tak powinno się to robić. I to mi się podoba. Trenujmy. E, stępnioski, stępnioski, No to co? Stępnioskiego? O nie! No, tego tu jeszcze możemy trochę potrenować, wykończenie, siła strzału, dawaj mu tu coś jeszcze, chyba coś innego, zwinność, nie, jeszcze ma wysoko, ale on jeszcze tutaj może ciągle potrenować, dawaj go, jak trenujemy, to trenujemy, jeden slocik mu wystarczy, pomału, pomału do przodu mnie szedł, to jeszcze z niego zawodnika zrobimy, no, a ten już ma, proszę bardzo, 79, no i gra muzyka, i to mi się podoba. Dobra, jaka tu jest zapytanie? Suarez. 23,5. Nie mamy takiej kasy. Cholera. Nie mamy takiej kasy. I to jest wszystko? Zobaczcie nas, najwyższy transfer. W końcu jest na liście. 49 milionów. A drągowski posz. To Paris Saint-Germain, ale Bayern nas sprzedawał. O kurna. A ty. Trągowski ty. do Paris'a. Patrz kurna. No ten cały DePage Jak mu tam pies wie. Do Realu poszedł. No Real trochę w końcu kasy zrobił, Teraz nie wiem. Ja dostałem już tą odpowiedź? O tych wszystkich zawodnikach? Czy nie dostałem? SPO ciągle potrzebuje. Chyba dostałem. Eee, szukaj zawodników. SPO, dalej. Musimy coś jeszcze pokombinować. Może coś starszego jeszcze. Dawaj 36 lat. Ten nie. Kurna, nie, 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 nie. 35. Kec, kurna. kurna. Zaproponuję dychę. Pójdzie to pójdzie, nie to nie. Tu nie, kur, na tej pozycji są warci załodnicy, to jest problem. Cholera jasna, no to jest problem. No, są kur nawarci, no i tutaj nie wiem co zrobić teraz. Ten 15,5, no dobra. Zaproponuję kupno. No, wyłożę dychę na przykład. Może pójdzie. No, jakiegoś potrzebuję zawodnika, który by pograł. Jak nie, to nie wiem. Zacznę szukać jakiś może młodych zawodników. No, coś, coś potrzebuję. No, jedziemy, zobaczymy. Czekamy na odpowiedzi. No, poczekaj. Jakbyśmy tak nową ofertę przedstawili i na przykład dołożyli zawodnika. Ja bym dołożył... Dołożyłbym tego majorala całego. Kusiwa, nie wiem w ogóle co mnie wzięło, że go kupiłem. Gdzie on jest? A, nie mogę go wybrać, bo to jest świeży zawodnik. Mm. Nie no, ulipari nie. Tu też nie. Środek. Obrony. Nie bardzo. Pepe. Kurna, może damy tego. Nie wiem, kurde, jakoś mi się grunt tu pali, no bo trochę słabo tak, żeby żeby nic ciekawego nie wpadło. Tu raczej nic nie wymyślimy. Musielibyśmy popatrzeć na jakichś naprawdę młodych... Szukaj zawodników, trzeba by coś zobaczyć. Gdzieś kurde. Hmm. Albo młodych, albo 32, 36 i z jakiejś innej ligi. Z ekstra klasy. Serie, no może jest jakiś kurde. No ten na przykład z 15,5. Tu jest jakiś. Kurna nie przyjmuje ofert. No, niech go szlak. Zieliński 74, to jest za mało. Ten pewnie też nie będzie przyjmował. Nie, kupno. Dobra, siedem baniek. No jest potrzebny, potrzebny jest jakiś taki zawodnik. Zobaczmy. Zgodzą się, nie zgodzą się. Kurna, 10,5. Ja to pierdoły jedne. Mało czasu mam. Nie mogę za bardzo się bawić w ryzyki. Jakieś ryzyki fizyki za 10 panie go sprzedadzą. Kurna no patrz! Jakie to są cwaniaki? Jeszcze chcą na mnie zarobić. Ale muszę jakiegoś mieć. Środkowego. Dobra, przyjęta. 70 tysięcy. Kluczowy zawodnik. Już ma ofertę, za czym się dogadamy. Kurant 3 lata. Trochę dużo, nie? Że zmniejszymy to. Ale mój transfer znalazł największy, 40 milionów nie dał. Otrzymałem kontrofertę. A, 3 lata, 80 tysięcy. Kurna, mam? Stać mi jeszcze na to? Nie, nie stać. Tak. Czekaj, będzie mi stać. Będzie mi stać, bo ja trochę kasy jeszcze mam przecież. Bez przesady. Można, można. Dobra, kontroferta, okej, okay, 80 niech ci będzie. Mm, no dobra, chyba, chyba się uda podpisać z nim umowę. Na sam koniec. Rzutem na taśmę. Co jest, czy nie? Kurna, jaki odrzucony. No, szkuźma, co za debil jeden. Kontrofertę mi daje jeszcze mu źle. Joj, czekaj, jeszcze muszę to pomyśleć. Muszę więcej kasy rzucić. o By go No teraz mnie tu kurna się pali. Dobra, przyjmij przydział. Kurna, przecież ja muszę mu teraz tu rzucić wszystko. o oh, by go szlak. To 110, 2 lata niech będzie. Kluczowy zawodnik, nieważne. Bierz, na dwa lata. Na rok! Kuźwa, bierz na rok. Kobierz te pieniądze i weź. I chodź do mnie grać. Kur... No nie wierzę, no kurda jeszcze tu daj mi kot oferta. Za chwilę piszę, że nie, owoź zagrać w swoim klubie, przecież to jest ostatnia odpowiedź. Jak teraz mi nie odpowiesz, to koniec. Odrzucił kontra. Tyle czasu straciłem, mogą kogoś innego wziąć. I teraz już koniec. Pój tak, żeby mi niko nie kupił. Dobra. Musimy grać takim składem, jaki mamy. Nic, będziemy, będziemy trenować, będziemy coś tu kombinować. Nagroda dla na menedżera. Dobra, jestem menedżerem miesiąca. Świetnie, koniec okna transferowego. Dupa, ale mamy jeszcze kasę. Więc będziemy kombinować przed nami mecze. Teraz reprezentacji, eliminacje do mistrzostw Europy. No okej, okay, dobrze. Jeszcze tutaj mamy szansę ciągle awansować, więc jak najbardziej z Węgrami. Porażki, porażki, zwycięstwo z Rumunią, więc jakieś rewelacje wielkie nie grają. Więc my wygrywamy 2-0, więc. O, Milik, to... dwie bramki. Kuźwaty. Bramka jakaś musiała być chyba 15 metrów szeroka. to awansowaliśmy już. No to okej, okay. w porządku. Pasuje. Tylko na ten mecz z Rumunią to już jest teraz opietruche, ale jeszcze możemy wygrać. Co nam szkodzi? 2 do 1. Kownacki znowu strzela. No tylko, że u nas na prawej stronie to raczej by nie pograł. No dobrze. Treningi. I co musimy zrobić teraz z treningami? Nie no, tego nie będziemy trenować. Musimy trenować sobie moi mili. Pomocnika. Jego musimy trenować. On jest dla nas ważny. Ustawienie w ataku, wykończenie, siła strzału. Tak, jego musimy trenować. No, z wnioski w górę. 79 overall. Dobrze jest. Chociaż jego w tym sezonie można by odpuścić, ale... No nic, zaczymy. No szkoda, no nic nie udało się tutaj załatwić wielkiego. Koniec zawieszenia, zawodnik zawieszony. A to. Y jeszcze reprezentacja. Goście, Getafe. No co, co, jedziemy? Zespół. Czy coś tu zmieniamy w naszym ustawieniu? No nie no, kurde, To będzie grał tam. Mm, tutaj nic korywacyjnego nie mamy. Stęp wnioski jest na zmianę. SP, Śp, SPD, PP. No, coś to może grać. Prawa obrona, prawa obrona to jakiś środkowy obrońca musiałby wejść. Więc raczej coś w tym stylu, w ten deseń. Kula, miałem ławkę sobie kupować wszystko. Tu takiego napadziora mi przyszło kupić. Za 49 milionów się rzuciłem. Jak szczerbaty dla drinki. ale okej, okay, no nic, jedziemy z tym No na razie ten Andres nasz Strzelił dwie bramki w pierwszym meczu Więc może i na wyjeździe też zagra coś Mam nadzieję No ten środek boli, nie, kurde Boli, że nie jest taki mocny, jak powinien być To jest jeden 1 dobrze, pierwszą bramkę strzeliliśmy No kurde, nasz napadzior wali Kto wie, być może to jest najlepszy napadzior W tej chwili na świecie, we FIFA mojej tutaj Kto wie o nie, o nie, lewa strona, dobra jest, 3-1 prowadzimy, ale kurna jest kontuzja już, już kontuzja zaczyna się kurna pojawiać. Niedobrze, ale wygrywamy drugi mecz, 3-1. Hmm. Nie, 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 zatrzymuj, kurna, na tenik mogliśmy zrobić. Hmm. Co my tu mamy? Arsenal, Milan, Dynamo, Moskwa. Hmm. Świetnie. Konduzy zawodnika dwa tygodnie. No dobra, wypada na dwie, do najbliższego meczu. Ok, spokojnie. Przejrzyjmy nasz zespół. Możemy trochę kasy zarobić na przyszłe Jeszcze okno transferowe. Ramirez nam wypada, więc tutaj. Dobra, wskakujesz do gry. Gramy. Trochę kurde jesteśmy narażeni na kontuzję, ale nic, będziemy w tej tutaj... Yy... To jest... Jeśli nie mylę, to jest normalnie jak Liga Mistrzów, nie? Puchar Mistrzów, tak. Grają same najlepsze drużyny, Takie jest Juventus, jakaś Polska jest. Manchester United, tu nie. Chelsea, zobaczcie kurna. Arsenal jest. a już nie ma. Northampton, ciekawe, jak oni sobie w ogóle tam radę dają. Będę musiał tam zajrzeć za chwilę i spojrzeć, co tam ciekawego. No to nic, jedziemy z tym Koksem w takim razie. Z Milanem, jako gospodarz. Mamy o co grać, wiecie co, bo w tej lidze tutaj możemy zrobić parę groszy. I może wtedy w oknie się uda kolejnym transferowym zakupić jakiegoś zawodnika. Może się uda. Dobrze, mroka, pięknie. Dobrze z środka, strzelają, strzelają, nieźle. No niezły wynik. Stępniowski wchodzi kuziwa i strzelają na bramkę. Kurna, jeden jeden. No dobra. Punkt jest. O, ale tu apów padały. No nic, idziemy dalej. Mamy 6 punktów po dwóch meczach. Takiego chyba dobrego startu w tej Lidze Hiszpańskiej jeszcze nie mieliśmy. Tak jest, Sevilla-Tetico. Ciekawe jak Real tam znowu. Ale dobra, później spojrzymy na tabelę sobie rozmowy. Jestem rozczarowany brakiem gry. Spokojnie, 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 nie. Nie dzikuj. Czy tutaj ta kontuzja ciągle się utrzymuje? Ciągle się utrzymuje. Wstępnioski, może na ten mecz by wskoczył. No dobra. Wpuśćmy. Wpuśćmy wstępnioskiego. Gram jako gospodarz. Remis, remis, remis. No to czas dostać tak porządnie po dupie. A że liczę, że coś bramkę. Nie kujśwa tracimy piersi. Mm. Dobrze, uribari, no w końcu pięknie. Dalej, 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 dalej gramy mocno, mocno pany. Sempioski, Sempioski, kurde, ale mamy na padziorów, 2 do 1, zgarniamy, hat 3 na 3. Kurde, już wyzywać, że niepotrzebnie go wstawiłem, ale jednak nie, Deportivo i Atletico Madrid, jedyne dwie drużyny, które jeszcze nie straciły punktów. Hmm. Ale teraz byłem emotion. Cholera, jasne, ale się teraz działo. Ojej, no dobrze, zespół, no tutaj Pozito już troszeczkę zmęczony jest na padzior, tak, wracasz tutaj do gry, mm. tak nie wiem, czy tutaj nie zaryzykować i Lopeza nie wystawić, trochę zmęczony Pozito. a Lopez też tak średnio, może o bym wystawił. Mm. No, może sobie rady nie dać. No nic, dobra. Zaryzykujemy jeszcze. Z składu w sumie nie powinno się zmieniać, więc zostawmy to tak jak jest. Na wyjeździe, tak. Ja z, powiem wam szczerze, że z takimi drużynami nie lubię grać. To są jakieś dziwaki totalne i właśnie. I chóra, szybko bramkę pierwszy tracimy. Uuu, shit. Czerwona kartka. Niedobrze Ale dalej ciśniemy, ciśniemy. To można jeszcze strzelić. Dobrze, Ulibari. Kura, następna czerwona. Ja pierdzielę trzymać to punkt, żeby chociaż był. Kurna, ale ciężki mecz. Ale jest punkt. Jest punkt. Kur, ale zawodników nam aż dwóch wypadnie w następnym meczu. Atletico widzę też straciło punkty, termin zgłaszania i tak, zawodników mamy zawieszonych i teraz trzeba będzie w tym składzie trochę pomieszać przed ostatnim meczem tutaj w tej, w tym odcinku, tu akurat prawą obronę to dobrze, mamy załatwioną, prawa obrońca nam nie przeszkadza, gorzej będzie tutaj z SP, ale nie, dobra, Oskar wskoczy. Oskar, no trudno, no zagramy tak jak zagramy, no ten środek jest bolączką naszą. Myśmy dużo kasy wydali na to, żeby jednak tamtą lewą stronę zabezpieczyć i atak mieć porządny, no i tutaj kurę ten środek troszeczkę kuleje nam. Nie mamy za bardzo zmienniku właśnie brakowało nam jednego, chociaż nawet starszego zawodnika, ale żeby był. Dobra, Bangla, pięknie, 1-0, jedziemy, jedziemy, tutaj możemy gładko wygrać. Jak szybko zaczęliśmy od bramek, to może będzie dobrze szło, może. Dobra, pierwsza połowa. To jest mu planową. A przydałoby się jeszcze iść bramkę. Kurna jest, Uribari 2-0. No kurna jeszcze kontuzja następna. Jest wygrana. Jest dobrze. Jest, kurde, dobrze, ale. Ale źle, bo kontuzje są. A nic, musimy tego trenować, tutaj tych zawodników. Oni muszą nabierać tutaj formy. Hmm. Biuro, konferencja prasowa, więc tutaj nasz team pochwalimy. Kontuzja zawodnika 7 dni, dobrze, niewiele. I koniec zawieszenia. My jeszcze tutaj ten mecz Ligi Mistrzów zagramy. Zagramy sobie, żebyśmy mogli naszej ligi powrócić. Co my tu mamy? Za mail mam sugestie. Dobra, ty byś chciał wejść. Tak, tak, zgadza się, bo on był tutaj niekontuzowany, tylko zawieszony. Więc tak, Oskar schodzisz z boiska w porządku. Teraz tak, ty tutaj wchodzisz na prawą. Znaczy, w zasadzie tak, tak ich możemy zamienić. Chociaż tak zrobię. Chociaż w sumie on tu może grać PO SHO, no właśnie, może na SO też grać. Więc wystawmy go na SO. Ciekawy jestem ten, tylko PO SPD nawet. I na lewej stronie też może grać. Dobra, jakby co, dobrze wiedzieć, a ten może grać na PP nawet i na SP. Mhm. Ciekawe, ciekawe. No dobra, SPO mógłby grać na SPO, a ten, ten, ten tylko i wyłącznie SPO, SP. ŚP. Gdybyśmy tutaj pokombinowali, ciekawe. A tak, tutaj jest tylko. Tak. Ten też może na lewej stronie grać. Mm, Ramirez, właśnie, Ramirez SPD, SP. Ramirez, abyśmy musieli wstawić. Może powrócić do grania tu. A ciebie, kolego, wystawimy za Exposito na taką pozycję. Z wtedy zamienisz się z Ludwigiem, bo one będzie im potrzebne. Dobra, zagrajmy. Przypominam, że w widzę mistrzów gramy też o kasę. Tak? Ile ugramy, tyle ugramy, ale gramy o pieniążki, bo każdy awans tutaj wiąże się naprawdę z dużą ilością pieniędzy. A to może nam się przydać w oknie transferowym, żebyśmy mogli wykupić jakiegoś zawodnika. Dobrze, Uribari 1-0, pięknie. A gdyby tu udało się wygrać 3 punkty, ale to byłoby świetne zwycięstwo. Esposito za Ramireza. Wstępnioski Uribari, dobrze, 2-0. Dobra, pozamiatane. Uuu, jeszcze karnego nie trafiła, szkoda. Dobra, pozamiatane. cztery punkty mamy w Lidze Mistrzów. Dobrze jest. My jedziemy dalej. Do zgłaszania zawodników. Ten tutaj nie będzie mógł zagrać. o? So. Czy może? A nie, może. No i by było. Dojechalibyśmy do końca. Zawodnicy, kontuzja na ten. Kurna. Cztery miesiące. Maoka. Ja pierdyle. Ty, no to jakaś kara. No dopiero co go wpuściłem. No dobra. Spozito. Niestety. Ale będziesz mógł sobie tu grać i grać na razie przez długi okres. Na to wygląda. Reszta w porządku. Zapisujemy zmiany, kochani. Przypomnijmy sobie, jak wygląda tabela. Strzelcy: a wygląda wszystko dość obiecująco, moi mili. Bo mamy po pięciu meczach 13 punktów i to my jesteśmy liderami. Mamy 6 bramek na plusie. Tylko jeden remis w przeciwieństwie. Do naszych tutaj drużyn, no w sumie też jeszcze są dwie drużyny: Atletico i Real Madrid, proszę bardzo, się obudzili, którzy nie mają. Nie, przepraszam, oni mają. Atletico Madryt i Atletico Atletic Bilbao nie mają. Real Sociedad ma tutaj remisów 0, jedną, jedną porażkę. To jeszcze porażkę, Walencja ciągle nie ma. Cztery remisy, proszę bardzo. A tutaj bez zwycięstwa. No tak FC Barcelona o i średnio zaczęli 5 meczy 6 punktów. Słabo słabo no, zobaczymy. Patrzmy jeszcze strzelców bo tutaj mm. Uribari i Den Andrasen mają po 3 bramki. Sandro z Barcelony 4 ale Barcelona coś na razie. Kuleje. I tak by to wyglądało. Moi i tak by to wyglądało. Nieźle. Jest dobrze. Nie wiem jak ocenicie moje okno transferowe, ale uważam to okno transferowe za jedno z najbardziej spektakularnych mimo wszystko. Troszeczkę ten środek kuleje i tu może być bieda, ale... ale grają. Przód strzela. Tu zaraz będzie 80 ale więc będzie spoko. Będą 80 już biegać z przodu. No tutaj z treningiem to będzie problem, bo yy, straci no pół roku prawie małoka tutaj z treningami, więc będziemy musieli coś wykombinować, albo wstępnioski zostanie większych, więcej slotów, albo kogoś tutaj z tych HP jeszcze wstawimy na lepszy trening i będziemy kombinować. Obrona wygląda dość dobrze. No tylko ten środek, w zasadzie, jeden tutaj zawodnik jakiś, albo za, no w sumie tutaj na śro, no środkowy, no jednak, środkowy, kurde, pomocnik, atak, ten atakujący, ofensywny, gdyby tu był na poziomie 82-83, to drużynka, kurde, wygląda naprawdę solidnie. Ale nieźle, ja jestem zadowolony, grają dobrze, to jest najważniejsze, najważniejsze, że nie przegrywamy, punkty zdobywamy, idziemy do przodu. Może w tym sezonie zdobędziemy Mistrzostw, może końcu się uda w 13 sezonie. Kochani, Kończymy. W kolejnym odcinku gdzieś zahaczymy pewnie aż do okna transferowego, aż za okno transferowe przejdziemy. Tak, tak zrobimy: przejdziemy za okno transferowe i tam zakończymy. No i później trzeci odcinek kończący sezon, dość standardowo. Jak zawsze, tysiąc wyświetleń moi mili i leci dla Was kolejny odcinek. Przy czym przez następne 4 dni będę dość zajęty, więc za jakieś 4 dni dopiero będę mógł dla Was coś nagrać, ale przez ten 4 dni powin powinny spokojnie. Spokojnie tysiąc wyświetleń wpaść, jak zawsze. Zapraszam do komentowania, do oceny tego, co się tutaj działo. Może jakieś pomysły macie dobre? Na jakiś dobry transfer jeszcze gdzieś tam coś wcisnąć? Może jakiś kruczek znacie tutaj, taki, żeby coś tutaj wykombinować, żeby zgarnąć jakiegoś dobrego zawodnika? I to było na tyle. Trzymajcie serdecznie. To bym ja, Lemi art Parka, Lemi Hardcore FIFA 16, Kariera Frajera, Deportivo. Trzymajcie się. Hejka.